kategoria Junior Rock. Jeszcze przed startem rywalizacji w tej kategorii jako faworyta do końcowego zwycięstwa typowano Michała Kasiborskiego. Zawodnik Automobil Klubu Kujawsko-Pomorskiego miał za sobą bardzo udany poprzedni sezon, który zwieńczył zwycięstwem w finale światowym Rock Cup w Lonato. Sezon 2015 pokazał, że faworytom jeździ się bardzo ciężko, szczególnie gdy za rywali mają takich świetnych kierowców jak Mateusz Pyłka, Jan Antoszewski czy Jan Galeja. Już pierwsza runda rozgrywana na niemal domowym torze Kasiborskiego w Toruniu pokazała, że czeka go ciężki sezon. Mateusz Pyłka wygrał tę rundę, a to było zapowiedzią fantastycznego starcia tytanów. Chwila słabości zawodnika ACR przyszła w Poznaniu. Trzecia runda wybitnie nie wyszła Kasiborskiemu, zdobył tylko 42 punkty. Tutaj wielkim zwycięzcą był Antoszewski, który po fantastycznej walce wyprzedził Pyłkę. Piąta runda to już swego rodzaju powrót króla. W Starym Kisielinie Kasiborski wygrywa z kompletem punktów, ale bardzo miłym zaskoczeniem jest postawa debiutującego w tej kategorii Jasia Galei. Najmłodszy w stawce kierowca zdobywa 60 punktów, czym pokazuje, że będzie liczył się w walce przez cały sezon. Warto podkreślić, że tylko 5 kierowców stawało na najwyższym stopniu podium w 28 wyścigach, jakie odbyły się w tym sezonie. Najwięcej, bo 15 razy wygrywał Kasiborski. Mateusz Pyłka, który walczył do ostatniego wyścigu o tytuł mistrzowski, wygrał 6 wyścigów, ale w sumie miał 2 słabsze rundy, które zdecydowały o przegranej z Kasiborskim. Piąta runda w Starym Kisielinie i ostatnia, 14 w Przeźmierowie, ostatecznie pozbawiły zawodnika Jastrzębski Racing szansy na tytuł mistrzowski. Kasiborski pierwszy, drugi Pyłka, na trzecim stopniu podium zameldował się Jan Antoszewski, czwarty Jan Galeja, a piąty Bartosz Paziewski.